Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami w kolejnym odcinku naszych Simsmasów. Witamy się oczywiście z Robin i jak widzieliście już na pewno na tej początkowej planszy, dzisiejszym zadaniem Robin jest wykonać dwie prace dorywcze. Robin stara się, muszę iść tu korzystać w tym czasie, stara się poznać jak najlepiej życie w świecie ludzi, dlatego właśnie myślę, że to będzie wskazane. Ale najpierw, kochana, tutaj skorzystasz, potem podśpiewasz sobie pod prysznicem, no i oczywiście zejdziesz na dół, żeby coś tu zaraz poogarniać. Nasze kotki, widzę, mają się świetnie, to dobrze. Przy okazji spróbujemy też wykonać kolejny punkt aspiracji, czyli musimy mieć jeszcze dwóch przyjaciół. Chodź, kochana, wyrzucisz zepsute jedzenie. Tu chyba jest do wyczyszczenia, więc wyczyść. I zaraz spróbujemy, żebyś coś upiekła. I co to by mogło być, co by było na śniadanie? Są te krokiety z łososiem. Ciastka krabowe w miękkiej skorupce. No dobra, zobaczymy. Idź piec ciastka krabowe w miękkiej skorupce, kochana. Czy kotki mają jedzonko? Mają. Pan Pepin, no, nie chcemy z panem gadać. Co byś chciała? Pogadać z kimś, to przez telefon, to do kogoś pewnie zadzwonisz. Oczywiście mały Logan wrócił już do siebie, bo Liam wrócił ze swojej podróży służbowej. O, tak, świetnie. Zjadamy, to odłożysz, jeżeli będziesz mogła. Umyjesz zaraz zęby. I sprawdzimy, jak to jest z tymi pracami dorywczymi. Nie wiem, czemu ty nie możesz tego odkładać do lodówki, jak ty normalnie do tej lodówki sięgasz. To mnie strasznie zastanawia. Idź umyj zęby w takim razie. I może do Alessandry zadzwonisz, bo chciałaś z kimś pogadać. Tutaj zaproś mnie na randkę, nie rozmawiaj z... O tak, i z Alessandrą. Bardzo proszę. Zlocie zapaleńców. Nie, no na zlot zapaleńców my się w ogóle nie nadajemy. O, jakiemuś chłopcu się podoba nasz bałwan. Myślę, że Robin jak najbardziej by do niego podeszła. Alex Acker. Wesołe zapoznanie. Jak już skończysz gadać. Cieszymy się, że się nasz bałwan podoba. No w sumie jest bardzo fajny. Tęgie rozkminy. Guru techniki, no Robin na pewno. Ona z techniką to ma tyle wspólnego. Zdążysz się poznać z tym chłopcem, czy nie bardzo, kochana? Bo widzę, że gadasz i gadasz. A Neiva jak wędrowała po blatach, tak wędruje. I nic sobie zupełnie z tego nie robi, prawda, kochana? O, proszę. Jaka piękna poza. Uroczy kociaczek. Dobra. Idziesz do chłopca, poznać go. Biegnij, Robin, biegnij. Mam nadzieję, że on gdzieś na ciebie czeka, że nie biegniesz tak w próżnię. Czemu wy wszyscy te wąsy macie? Wy rozmawiacie, ale chłopiec jest niewidzialny? Zobaczcie, niewidzialny chłopiec. A widzieliście, pan Atkins jeździ na rowerze. Nie no, Robin, świetnie. Pewnie zaprzyjaźniłaś się z niewidzialnym chłopcem. Nie no, nie zaprzyjaźniłaś się jeszcze, ale... Może byśmy pogadali jednak z kimś widzialnym? Tu jest też jakiś chłopiec. Wesołe zapoznanie, idź. Albo nie tak, przyjazne zrobisz. Przyjazne powitanie. Pogadamy z chłopcem, który jest... widzialny. Taku. Dobra. Oj, dziewczynka, ile dzieci? Dzieci, czy wy nie powinniście być w szkole o tej godzinie? Chodź, Robin, chodź. Już nie gadaj z tamtym. Nie, Liam, teraz nie przyjdę, niestety. O, pani Zadecka poszła. Czy ty w ogóle, kochana, możesz się z kimś spotykać? Dobra. Bierzemy się za tę pracę, bo nic nie zrobimy. Znajdź pracę dorywczą. Zaraz zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś tam będziemy mogli wybrać. Co tu mamy? Zdjęcia do publikacji. O, w
cukierni Gofry Gosi czeka na mnie ogromne zamówienie, ale nie mam siły po nie pójść. Szukam kogoś, kto je dla mnie odbierze. Byle szybko, zaraz umrę z głodu. Przy okazji potrzebuję też dużo keczupu. No dobra, zgódźmy się na to. Ewelin nas o to poprosiła. Dobrze. We wtorek o 14. No to zaraz się rozpocznie. To do tego czasu może byśmy... O, może ta dziewczynka z nami pogada? Przyjazne powitanie. Tylko może nie na środku ulicy, co? Aha. To są dzieci widma. Tak, coś tu jest nie tak. Robin nie może z nimi rozmawiać. A, przerażające. Dzieci widma jak nic. Jest ich pełno i żadne z tobą nie chce rozmawiać. Prawda, że to dziwne, Robin? No, czekamy. We wtorek o 14. To zaraz się rozpocznie. Idź do pracy. Dobra, Robin poszła do pracy. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Załatwimy pierwszą pracę i zaraz będziemy musieli się brać za drugą. No i dobrze. Robin wypełniła swoje postanowienie. Zdobywając awans? Jaki awans? Sukces. Robin odebrała zamówienie i dostarczyła je razem z kilkoma torebkami keczupu. Nie była wystarczająca. Ewelin uznała, że Robin wywiązała się z zadania. Jeden na piwku. Ewelin, jesteś niesamowita. Nie wiem, kiedy ty robiłaś, Robin, postanowienie. Czemu nam śnieg topnieje? O matko, nasze bałwany się rozpuszczą. Mam nadzieję, że pogoda zaraz się zmieni. Dobra, idź, Robin, i my zaraz spróbujemy z drugim zadaniem. I bardzo proszę. Musisz wziąć tu. A najpierw musisz tutaj zrobić. Dobra. Uciesz się z awansu, w pracy, do której nie chodzisz. Dobra. Już jest lodowato? Ze słonecznie jest lodowato. No dobrze. Bardzo bym cię prosiła w takim razie, żebyś znalazła znowu pracę dorywczą. Tym razem drugą. Och, jak nasze koty są, jakie są słodkie. No i was je będzie spała. Chodź, kochana. To już zrobiliśmy. Czy mamy jeszcze jakieś, co jest to jak najszybciej? Nie, czwartego poziomu majsterkowania nie mamy. O, tu jest, ale to dopiero w środę. To nie możemy. I to jest wtorek. A tutaj musimy... Szukam, którzy chcieliby. Dobra, może to spróbujmy zrobić. Wzięłaś to zlecenie? Aha, to trzeba koniecznie na tą wyspę. Na gdzie jest ta wyspa? Chyba musiałabyś jechać na Sulani. I zrobić kilka zdjęć aparatem. Tak to jest, jak ktoś dobrze nie czyta. Robin na Sulani nie wyjedzie. No nic, musimy to wyrzucić. Trudno. Mam nadzieję, że można wziąć następną pracę dorywczą. Bo już gdzie jak gdzie, ale na Sulani to naszej Robin nie wyślemy. O, niby nic się nie stało. Nie rozumiem. No ja też nie rozumiem. Trzeba było czytać lepiej. No, znajdź pracę dorywczą. Czytamy teraz lepiej. Tutaj mamy. Jak najszybciej. Idziemy. Pomożemy w przeprowadzce. Kiedy możesz tam iść? Wtorek 17. Aha, no to już zaraz. To może w tym czasie pochwal naszego Reja, żebyś nie marnowała tu czasu. Bardzo dobrze. No już skończyłaś go chwalić? Och, Robin, Robin. Porozmawiaj z nim. Zaraz będzie 17 i pójdziesz do pracy. Dobra, idź do pracy. Wystarczy. Proszę bardzo. Idziemy do pracy. Mam nadzieję, że nam się zaraz znowu, ale nasze bałwany strasznie się stopiły. Jak wrócisz, kochana, to musisz się zająć tutaj ogrodem. Zaraz do tego przejdziemy. Dobrze, nasza Robin już wróciła. Paweł zdecydowanie należał do bardziej wymagających klientów.
to zapakuj tutaj, dieta ma być w tym pudełku, upewnij się, że pudełka nie są za ciężkie. Robin rzetelnie wypełniła wszystkie polecenia, pakowanie trwało cały dzień, ale klient był zadowolony. Przecież tylko to się naprawdę liczy, prawda? A tak, i jeszcze pieniądze. No super. Chciałabym zobaczyć, kochana, jak tam z twoimi punktami. Spróbujemy jeszcze zaraz pójść gdzieś wypełnić tę aspirację. O, mamy bardzo dużo punktów. Super. Może jakbyśmy kupili za 4000 tutaj super ogrodniczkę. Może być te rośliny lepiej rosły. To, bo erudytkę już kupiliśmy, mam nadzieję, tak jak pamiętam. Czarującej nie chcemy. I mistrzyni grillowania też ci kupimy, pasuje do ciebie. Dobra, a jeszcze zajrzymy sobie tutaj do klubu. O, też mamy, to zaraz zobaczymy, punkty klubu. Też możemy na coś wydać. Mieliśmy mieć bonus do przyjacielskości. Dobra. Świetnie. No, czyli najbardziej interesujący sim na świecie. A, Missy ma z 12 lub więcej cechami. No, bardzo super, się cieszę. Dobra, to teraz, kochana, chodź tu i zbierz cały plon. I czy możesz ty coś tu robić z tymi... No, zobaczymy. Na razie idź zebrać cały plon. O, możesz ewoluować. Co to możesz ewoluować? Krzakrzałwi. Świetnie. Ale chciałabym ewoluować jakąś roślinę zimową. Na razie tu chyba nie mogę. No, ale może... Zbieraj, kochana. I tu gdzieś był ostrokrzew. Czy możemy coś zrobić z tym? O, możemy nawozić. Nawoź ostrokrzew kakaowcem. Pozajmujemy się trochę naszym ogrodem. O, Holly jest uczuciowa, ale nasze te kociaki są słodkie. Pozbieraj to. Potem ponawóź. Tak, mam nadzieję, że to mu coś da. Tu co mamy? Zima, wiosna. O, to też możesz nawieść. Nawieść na przykład cebulą. Cebula jest na pewno świetna do nawożenia. I może się rozejrzymy. Może jeszcze gdzieś tutaj ktoś jest? O, tu jest jakaś simeczka. Chodź, kochana. Zrób sobie przyjazne powitanie. Musimy, pani ma bardzo ciekawą fryzurę. Powkładane te patyki, nie wiem jak i nie wiem gdzie. Tu byś chciała, co? Zaprzyjaźnić się z kimś. No to zaraz spróbujemy. Idziesz? O, romantyczka i wrażliwa. No, dobrze. Rozmawiaj o wykwintnych potrawach, kochana. Zachwycaj się ulubionymi piosenkarzami. Dobra, żartuj o politykach. Przyjazne. Może wręcz jej prezent przyjazny? Co byśmy jej dali? Lawendową kulę do kąpieli. O, umiejętności komediowe, świetnie. Zobaczymy, czy się ucieszy. Pochwal ją szczerze. Dobra, i poznaj. Popróbujemy jeszcze. Zapytaj jej, jak minął dzień. Podziel się pomysłami. Rozmawiaj o teorii kolorów. Kto to jest? Ten Pepino, nie wiem kim on jest. Jest, zaprzyjaźniliśmy się z nią. Bardzo się cieszymy. Może jeszcze jest ktoś taki ciekawy, czy to tylko ten pan, który jest przerażający? Czy ktoś tu jeszcze gdzieś chodzi? Warto byłoby jeszcze się z kimś zapoznać. O, możesz szukać żaby. Jakbyśmy jeszcze jednego przyjaciela zdobyli. O, tu jest jakiś sim, któremu chyba trochę zimno. Zaraz zobaczymy garderoba. Czy możemy pana w coś przebrać? Aha, pan ma tylko taki strój. No, bardzo ciekawe. Ale możemy pana poznać. Chodź. Bez szukania żaby, choć zrobić przyjazne powitanie. Potrzebujesz przyjaciół.
Gdybyśmy wypełnili dzisiaj kolejny poziom aspiracji, byłoby super, prawda, Robin? O tak, piękna ta okolica. I ten pan, któremu będzie pewnie zimno. O, polubicie się. On jest od razu flirciarski, byle nam tu nie zamarzł. Dyskutuję o miłości do ognia w kominku. Robin lubi poznawać osoby z różnych stron świata. Proszę, też się od razu polubili. Ty to, Robin, jesteś po prostu czarodziejką. Co ty byś tu chciała? Podkraść prezent. Kochana, przyjazne. O stylach tańca rozmawiałaś. Nie będziesz uciekać. Ej, nie, proszę nie iść. Porozmawiajmy jeszcze chwilę. A czemu sami nastolatkowie? Chodź, Robin, tu. Popraw humor. No, chyba nie damy rady go dogonić. No i niestety nam się nie udało. Jeszcze brakuje nam jednego przyjaciela. Ale tu może nam być trudno kogoś spotkać. A szkoda, bo już idzie noc. No nic, dobra. Wracaj, kochana moja, do domu. Bo już czas najwyższy. Wracaj. Pięknie pada śnieg. Dobrze. Tak, jesteś przeszczęśliwa. Nasze kotki, proszę, zobaczcie, jak tu śpią. O, nie wszystkie. Chodź może. Przytul. O, tak. Idź, przytul. O, trzeba tutaj opróżnić miskę, żeby nie jadły niczego zepsutego. Więc posprzątaj tu troszkę. Dobra. I teraz możesz napełnić wszystkie miski. Dobrze. Pójdziesz jeszcze, kochana, może skorzystasz. I byśmy jeszcze spróbowali coś upiec. Znowu zepsute jedzenie. Nie wiem, czemu nam się to tak psuje w tej lodówce. Dobra. Wyrzuć zepsute jedzenie. Chodź wyrzucić zepsute jedzenie. Czy to jest brudne? Nie, chyba nie jest. Wyrzuciłeś. Dobra. To teraz jeszcze, kochana, coś upiecz. Bo przydałoby się coś zjeść przed snem. Więcej opcji. Gdzie jest piecz? Jest piecz. Już patrzymy, co tu możesz. Ciasto wosowe, chleb, zapiekankę. O, proszę. Znowu zapomniałam. Nami już mi mówiła, jak się to wymawia, a ja dalej nie wiem, ale zrób ze szpinakiem i cebulą. Muzyka świąteczna nam gra. Dobrze. Oj, teraz już powoli idzie to pieczenie, powoli. Ale miejmy nadzieję, że nam się uda. Dobrze, kochani. Nasza Robin powolutku szykuje się już do snu. Dzisiejszy odcinek był taki troszeczkę luźniejszy. Robin poznawała, jak to jest żyć w świecie ludzi. Udało jej się znaleźć dwie prace i obie udało jej się wykonać z sukcesem. No niestety miała też jedną małą porażkę, bo wybrała pracę, której nie była w stanie wykonać. Ja na tym będę kończyła dzisiejszy odcinek. Już zapraszam Was oczywiście na jutro. A jutro Robin razem z przyjaciółmi, no chociaż nie wszystkimi, wybierze się na zimowy biwak do granitowych kaskad. Także zapraszam Was już jutro. Zdradziłam od razu, jakie będzie zadanie następne dnia. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej!